Władze Braniewa starają się o włączenie terenów miejskich do warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ma to pomóc w rozwoju miasta, pozyskiwaniu inwestorów i zmniejszeniu bezrobocia. Po konsultacjach z przedstawicielami strefy wyznaczono działki pod ewentualne inwestycje. Są to tereny położone m.in. przy ulicy Królewieckiej, Kolejowej i Błotnej. Braniewo ma sporo terenów inwestycyjnych, jest to ponad 40 hektarów, spośród czego wcale trudności nam nie sprawiło wybranie tych działek, które spełniają warunki przystąpienia do strefy. Procedura ruszyła, a do Braniewa przyjechali przedstawiciele strefy. Spotkanie z mieszkańcami i ewentualnymi inwestorami odbyło się w Braniewskim Centrum Kultury. Braniewo ma obecnie duże szanse, jeżeli chodzi o część terenów już w obecnym wniosku. Natomiast o reszcie będziemy rozmawiać przy najbliższych ruchach dotyczących zmiany obszaru strefy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować, bo nie sztuką jest włączyć teren do strefy. Sztuką jest ten teren włączyć, ale pozyskać również inwestora, który dałby pracę ludziom, utworzył nowe miejsca pracy, mówiąc wprost. Warmińsko-Mazurska specjalna strefa ekonomiczna to obszar obejmujący obecnie ponad 1057 hektarów gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia, możliwości szerokiego wyboru nieruchomości, główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom, zachęca prezes. Kondycja jest bardzo dobra, mamy wiele największych firm w rejonie i nie tylko w naszej strefie, które funkcjonują na czele z firmami, które zajmują się jedną z inteligentnych specjalizacji naszego województwa, czyli przemysłem drzewnym i meblarskim, bo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że jest to potęga, jeśli chodzi o nasze województwo, firmy zajmujące się produkcją między innymi mebli, bo jak niektórzy policzyli, jeżeli wzięlibyśmy obszar naszego województwa, to okaże się, że jest to największe skupisko tego typu branży na świecie. Także jest to dosyć ciekawe. No mamy olbrzymie firmy na naszym terenie zatrudniające po kilka tysięcy osób. Bo Warmińsko-Mazurska specjalna strefa ekonomiczna, jeżeli chodzi o część rzeczywiście położoną na terenie Warmii i Mazur, oferuje największą pomoc publiczną w skali kraju, czyli zwolnienie od podatku dochodowego w wysokości nawet do 70%, jeżeli chodzi o małe firmy, i 50%, jeżeli chodzi o duże. No a pośrodku są średnie firmy, czyli 60%. Prezes strefy i władze Braniewa zachęcają inwestorów. Na ich przyjście czekają także lokalni przedsiębiorcy, licząc na ożywienie rynku. Liczymy na to również, że inwestorzy zewnętrzni, którzy, jeżeli powstaną takie strefy, a sądzę, że tak, będą bardzo mocno zainteresowani, by wejść w region braniewski i tu tworzyć miejsca pracy i ewentualnie cokolwiek produkować lub prowadzić jakiekolwiek usługi. W zorganizowaniu i w tym, żeby w Braniewie istniała Warmińsko-Mazurska specjalna strefa ekonomiczna, upatrujemy przede wszystkim szans i ja widzę też nadzieję, takie światełko w tunelu, że być może będą to dodatkowe miejsca pracy, będzie to przedsiębiorca, który będzie mógł zapewnić lepszy byt naszym mieszkańcom, co tu dużo mówić. Łatwiej będzie znaleźć tę pracę, ale przede wszystkim liczymy na to, że miasto będzie się rozwijało. Pierwszy przedsiębiorca może spowoduje to, że przyjadą kolejni. No i ta strefa, mam nadzieję, że zachęci też do inwestowania w Braniewie. Braniewo się świetnie rozwija już w tym kierunku takiego handlu przygranicznego, kontaktów z Rosjanami w tej strefie też turystycznej. Dobrze istniejemy i funkcjonujemy, więc mamy nadzieję, że to może tylko nas wspomóc w tym, żeby jeszcze lepiej było. Zgodnie z obowiązującym prawem strefy ekonomiczne w Polsce będą mogły działać do 2020 roku. Jeszcze jest zatem czas, żeby skorzystać z pomocy publicznej, którą oferują. Szczegóły m.in. na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przed nami Światowy Dzień Alergii i Astmy. To wydarzenie będzie okazją do bezpłatnych badań w Olsztyńskim Szpitalu Pulmonologicznym. Właśnie w tej placówce już 5 maja olsztynianie będą mogli skorzystać z konsultacji lekarskich. Oprócz tego będą mogli wykonać testy skórne punktowe z głównymi alergenami takimi jak roztocze, brzoza, trawy, bylica, pleśń, mleko. W razie potrzeby pacjenci zostaną skierowani na badania spirometryczne. Chętni będą mogli również zbadać ciśnienie oraz cukier we krwi.
Przypomnijmy, badania odbędą się w czwartek, 5 maja w godzinach od 14 do 18. Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 89 532 29 70. Dla uczestników tego konkursu znajomość Ewangelii, pieśni i listów z Biblii to chleb powszedni. I cieszymy się, że to w ogóle już po raz 20, że młodzież jeszcze chce w sytuacji takiej, kiedy teraz właściwie to jest taki atak na katolicyzm. To jest 20. edycja konkursu, mamy przyjemność organizować to po raz 20 i mamy nadzieję, że oczywiście będzie dalej. Do etapu diecezjalnego 20. ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej, który odbył się we wtorek w bursie szkolnej nr 3 w Elblągu, doszło 25 uczniów. Mimo szczegółowych pytań, każdy z nich okazał się być alfą i omegą. Konkurs nie był aż tak trudny, ponieważ przygotowywaliśmy się bardzo długo do tego razem z naszym księdzem i wiedza wystarczyła nam na to. Pytanie dotyczyło zazwyczaj Ewangelii według świętego Mateusza i listu do Efezjan. No, łatwy nie był, no ale był łatwiejszy od etapu szkolnego, bo na etapie szkolnym te pytania naprawdę były dość szczegółowe. To też były szczegółowe, ale nie aż tak. Trójka najlepszych uczniów weźmie udział w finale konkursu, który odbędzie się w czerwcu. Główne nagrody to indeksy uprawniające do studiowania na kilku uczelniach wyższych w całej Polsce. Rozpoczął się drugi etap ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku 2015, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wśród kandydatów jest reprezentant naszego regionu, Jacek Smułka, który na co dzień kieruje biblioteką multimedialną Planeta 11. Na wybór zwycięzcy duży wpływ będzie miało głosowanie internautów, które potrwa do 15 maja. By wziąć udział w konkursie, wystarczy wejść na stronę sbp.pl, odnaleźć kandydaturę Jacka Smułki w konkursowej zakładce i oddać swój głos poprzez kliknięcie. Jest to dla mnie jak najbardziej wyróżnienie. Myślę też, że wyróżnienie dla całej Biblioteki Planeta 11. Jest to docenienie tego, że tutaj już od ponad 10 lat istniejemy w Olsztynie. W momencie powstania, przypomnę, była to jedna z 6 tego typu bibliotek na świecie. Planeta 11 mocno zaznacza swoją obecność na kulturalnej mapie Olsztyna poprzez organizację ciekawych imprez. W najbliższym czasie już tradycyjnie włącza się do ogólnopolskiej akcji pod nazwą Tydzień Bibliotek. 12 maja organizuje spotkanie z pisarzem specjalizującym się głównie w literaturze grozy i fantastycznej, Łukaszem Orbitowskim. 3 dni później odbędzie się kolejna edycja jednej z najpopularniejszych imprez Planety 11 – Zaczytani Zabiegani. Jest to bieg z książką w ręce, jest to druga edycja naszej imprezy, która w minionym roku dostała nagrodę od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, więc idziemy za ciosem i znowu chcemy zorganizować ten bieg. Biblioteka przygotowała także konkurs dla internautów. Zadaniem jest tworzenie krótkiej, zabawnej informacji o Planecie 11, czyli najprościej mówiąc internetowego mema. Swoje propozycje można zgłaszać pod informacją konkursową na facebookowym profilu biblioteki. Rafaelsonów, historia i współczesność to tytuł wystawy, którą od wczoraj można już oglądać w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności, czyli dawnym tartaku Rafaelsonów. Dzieje tego obiektu przedstawione zostały na tle historii przemysłu drzewnego w regionie oraz historii Olsztyna. Szczególna wystawa, dlatego że wystawa podsumowuje pierwszy właściwie okres istnienia i działalności naszego Muzeum Nowoczesności oraz obiektu, w którym to muzeum się mieści, czyli tartaku Rafaelsonów. Na wystawie wyeksponowane zostały archiwalne zdjęcia Olsztyna, w szczególności Zakola Łyny, w którym znajdował się tartak rodziny Rafaelsonów. Niezwykle ciekawa jest także historyczna ikonografia, dokumentacja oraz plany budynku. Wyjątkowo interesujące są również zdjęcia rodziny Rafaelsonów. Wśród szczególnie cennych fotografii jest fotografia rodziny Rafaelsonów z roku 1910, dzięki której możemy zobaczyć, jak wyglądał budowniczy naszego tartaku, no rzecz niebywała, jak wyglądał także jego syn, który przejął potem po ojcu interesy. Fotografia ta trafiła do nas ze Stanów Zjednoczonych.
To nie jedyne cenne fotografie, które możemy obejrzeć na wystawie. Ważnym jej elementem są zdjęcia autorstwa Rafała Będkowskiego, pokazujące stan budowli przed rozpoczęciem rewitalizacji, kolejne jej etapy oraz stan dzisiejszy zabytku. Zdjęcie oraz sama wystawa wzbudziła spore zainteresowanie wśród olsztynian, którzy podzielili się z nami swoimi wrażeniami. No ładne. No wspominamy, my jesteśmy olsztyniakami, no po prostu całe życie tutaj, zmienia się to wszystko, no i tak sobie przypomina pewne rzeczy. Mile zaskoczona, że takie rzeczy się eksponuje, że można to zobaczyć, jak to dawniej funkcjonowało, to przemijanie widać. Pierwszy raz coś takiego widziałam, pomimo wieku już, nie widziałam, także warto takie rzeczy robić. Wszystkich gości przywożę, bo warto. Przypomnijmy, wystawę Tartak Rafelsonów Historia i współczesność możemy oglądać w Muzeum Nowoczesności do 27 lipca.